Tomasz Jakubiec przed pojedynkiem z Andrzejem Grzebykiem. Tomek, duży stres? Nie, nie ma go w ogóle. Jeszcze go nie czuję, teraz go nie czuję, być może poczuję stres jutro przed wyjściem do walki, no na tą obecną chwilę stresu nie czuję, bo w końcu jestem w odpowiednim miejscu i po to to robiłem 13 lat, żeby być w tym miejscu i ten stres teraz ze mnie schodzi i w końcu mogę rozwinąć skrzydła i pokazać w 100% to, jakim jestem zawodnikiem. To z technicznych aspektów, jak wygląda ważenie, jak w tej chwili jesteś przygotowany do wagi, ile ci jeszcze zostało, jutro jest to ważenie, a jak ty się czujesz dzisiaj? No, czuję się świetnie, troszkę wody brakuje, ale to normalne w tym okresie, jeszcze zostało nam parę kilogramów, ale to mam nadzieję, że to będzie kosmetyka. Dzisiaj wieczorem będziemy nad tą wagą pracować, czekam jak przyjedzie Marcin Gandyk do hotelu i tam będziemy te ostatnie kilogramy razem wspólnie zbijać. Czy to się zmieniło w tych przygotowaniach do walki przed debiutem na KSW? Nic się nie zmieniło, bo w tych przygotowaniach miałem tylko 5,5 tygodnia do tej walki. Zrobiłem wszystko, co mogę razem z trenerami, żeby być świetnie przygotowany do tej walki. Nic się nie zmieniło, bo okres pandemii też utrudniał bardzo podejmowanie jakichś kroków, które nie miały miejsca wcześniej. No. Moje przygotowania odbyły się w Bastionie Tychy i w Paco Team Mysłowica. Oprócz tego, jak można było zobaczyć na sieciach społecznościowych, jeździłem po całej Polsce i szukałem najlepszych sparring partnerów w tej kategorii wagowej i wyżej i dawałem siebie 100%. Z kim się udało w takim razie złapać i posparować? No, byłem przez kilka dni w Warszawskim Centrum Atletyki, kilka rundek z Piotrkiem Strusem, z Damianem Janikowskim, byłem u Roberta Bryczka w Bielsku, u nas na Śląsku cały czas parter MMA, z Marcinem Heldem, mam Kamila Jenela od kickboxingu. Są to światowej klasy zawodnicy, najlepsi nie tylko w Polsce, ale i w Europie i tylko takich sparring partnerów szukam i z takimi ludźmi trenuję i się takimi otaczam. Jeżeli chodzi o Marcina Helda, w tych parterowych potyczkach, jak to procentowo się rozkłada, kto kogo częściej poddaje? No, trzeba by było zapytać Marcina. Mamy dwa odmienne style. Mój styl parterowy bardziej skupia się na stabilizacji pozycji. Marcin jest zawodnikiem, który, jak możecie obserwować jego walkach, bardzo dużo się kręci do dźwigni kończącej. Ja jestem osobą, która bardziej szuka stabilności i szuka pozycji pod uderzenia. Jak będzie wyglądał jutro narożnik, przepraszam, w sobotę narożnik twój? Kto będzie w tym narożniku? Marcin też będzie między innymi? Tak, będzie Marcin Held i Witek Kostka, trener od Stójki z Paco Team Mysłowica. No, na papierze ten pojedynek wygląda szalenie atrakcyjnie, ponieważ obaj jesteście mistrzami innych federacji. Macie pas mistrzowski, znaczy ty wciąż masz, twój przeciwnik już nie ma, chociaż miał dwa. No ale to w takim razie powiedz, i to wszystko zostanie zweryfikowane w sobotę w klatce KSW. Czy cieszysz się z tego i jakie są mocne strony twojego przeciwnika? Uważam, że na tym poziomie Andrzej jest w każdej płaszczyźnie solidny. W każdej płaszczyźnie solidny, ale no, tak jak ja to wielokrotnie mówię i nie mówię tego nadaremno, ja naprawdę jestem w każdej płaszczyźnie no, bardzo dobrze przygotowany i nie widzę żadnej strony, żadnej jak się mówi, walki, płaszczyzny walki, w której Andrzej może być lepszy ode mnie. Uważasz również, że stójka też będzie twoją korzyść w tej walce? Lubisz się bić, lubisz chodzić do wymiany stójkowej, mimo tego czarnego pasa, tam pewnie byłoby ci łatwiej, ale jednak lubisz się bić, nawet jak zbierasz się, tak idziesz do przodu i lubisz te ciosy wymieniać. Myślę, że tutaj też będziesz miał przewagę, bo na jak Andrzej dobrą stójkę ma, tego nie może mu odebrać. Tak, tak jak powiedziałem, ma na pewno solidną stójkę, ale ja mam, tak jak sam powiedziałeś, dryg do tego, ja bardzo lubię się bić i w tej stójce też uważam, że będę lepszy i będą ciężkie wymiany jutro. Jeśli chodzi o presję, bo tak naprawdę presja jest na Andrzeju Grzebyku, podwójnym mistrzu FEN-u. Ty oczywiście jesteś mistrzem armii, ale od ciebie nikt nic nie wymaga. To jest tak, że ta presja po prostu nie jest tak silna i pozwala ci spokojnie myśleć o tym pojedynku, czy jednak wkrada się gdzieś tam, powiedzmy, ta presja i myślisz o tym, co będzie potem, jak zostanie ten pojedynek odebrany?
Jeśli chodzi o presję, liczą na mnie, wiadomo, presja wiąże się, nie chcę zawieść bliskich mi osób, które najbardziej na mnie liczą, ale nie odczuwam presji żadnej z zewnątrz, bo tak jak sam powiedziałeś, ja jestem underdogiem w tym pojedynku, to Andrzej jest faworytem, to on ma presję. Myślę, że będę na mnie dopiero presja się pojawi po wygranym pojedynku i przy kolejnym starciu, a podpisując kontrakt z KSW, nie mam zamiaru tutaj zostać na kilka walk, tylko ja tutaj idę po pas mistrzowski tej organizacji. Jesteś jednym z największych zawodników w tej kategorii wagowej, patrząc na twoje gabaryty. To jest tak, że ty będziesz próbował swoich sił też w kategorii średniej, jeśli ewentualnie nadarzy się okazja albo pasujący ci stylistycznie rywal, bo podpisałeś oczywiście dłuższy kontrakt, domyślam się, z KSW. Na razie nie myślę o kategorii średniej, bo tak jak mówiłem, zostaje mi kilka kilogramów tutaj do zbicia i ta waga nie sprawia mi w ogóle problemu, więc nie ma po co się pchać do kategorii średniej, jeżeli w kategorii półśredniej robię wymagany limit bez problemów i go robię go zawsze i nigdy z tym nie było problemu, zawsze waga jest robiona na tip-top, tak jak wszystko w całych moich przygotowaniach jest dopięte na ostatni guzik. Wiadomo, jakiej walki Andrzej chciał, przychodząc do KSW, nie ma Roberto, jesteś ty mówisz wyraźnie o tym, że będziesz chciał walczyć o pas w przyszłości, czyli co, wygrywasz, skakujesz na siatkę i pokazujesz symbol pasa na biodrach? To pytanie możesz ponowić po walce. Wiesz, ciężko mi jest teraz, nie chcę wyzywać kogokolwiek do pojedynku dalszego, w szczególności Roberto Soldicza, bo mam do niego bardzo duży szacunek, lubię bardzo zawodników, którzy ciężko trenują na treningach. On jest, ja bardzo lubię patrzeć, lubię go bardzo prywatnie, lubię patrzeć na jego treningi, lubię patrzeć, jak on trenuje i pracuje, dlatego nie chcę go wyzywać do pojedynku. Jeżeli tą walkę wygram, a zakładamy, że oczywiście tak będzie jutro, przepraszam, w sobotę, to wtedy wiadomo, jeśli będzie decyzja, że jest walka o pas, to takiej walki się nie odmawia. Ja oczywiście będę walczył i będę na tą walkę gotowy, ale nie chcę tutaj wyzywać Roberto, bo mam do niego bardzo duży szacunek. Tomek, podpisałeś kontrakt z KSW. Czy to oznacza koniec twojej przygody z armią, czy zamierzasz jeszcze wrócić na jakąś obronę szabli? Na razie, no tak, jest to koniec z armią, obecnie jestem zawodnikiem KSW i tyle. No. To będzie specyficzna gala KSW w specyficznych czasach. Zawsze przyzwyczailiśmy się do tego, że to jest ogromne show, tutaj będzie troszkę inna sytuacja, nie będzie też kibiców za bardzo. Dla ciebie to jest taka sprawa trudniejsza, łatwiejsza? Jak oceniasz to, co brak tego całego anturażu przy gali KSW? No dla mnie jest to minus, bo będąc w tej organizacji za dawnych czasów, jak zaczynałem to robić, motywowałem się oglądając filmiki czy z otwarcia gal, czy z wejścia zawodników i bardzo mi się podobała ta wrzawa na trybunach i pierwszy raz chciałem zobaczyć, jak to jest wyjść do kilkudziesięciu tysięcy ludzi na hali, poczuć tą atmosferę, ciarki na plecach. Nie będzie mi to teraz dane, no ale co się odwlecze, to nie ucieczę i mam nadzieję, że kolejna walka już będzie w normalnym systemie i następna walka już będzie przy pełnych trybunach i tam każda moja akcja będzie kończona aplauzem kibiców. Czy to, że gala jest pay-per-view, to pod kątem sponsorów lepiej czy gorzej? Jak ty to odczułeś? Ciężko mi powiedzieć, bo jest to moja pierwsza walka w KSW. Sponsorzy, którzy są ze mną, wspierają mnie jako osobę i nie jest dla nich różnicą, czy walka jest pay-per-view, czy walka jest na otwartym Polsacie, czy jest z publicznością, czy bez. Ty wizualizujesz sobie ten pojedynek w głowie, jak myślisz, jak to będzie wyglądało? Szaleństwo, czy raczej taktyka zadecyduje z jednej i z drugiej strony nad przebiegiem tego pojedynku? Gdzieś masz pewnie w głowie jakiś obraz tego pojedynku? Tak, mam obraz. Oczywiście nie będę go tutaj zdradzał, bo by to było nieodpowiedzialne z mojej strony. Mamy obraz i wiemy, co mamy robić i od gwizdka do gwizdka ten plan będzie wykonywany. Dzwoniłeś ostatnio do Kamila Gniatka, bo znacie się z WCA, a Kamil miał przyjemność walczyć z Andrzejem Grzybykiem. Czy coś tam ci podpowiadał? Nie. Nie dzwoniliśmy do siebie, nic mi nie podpowiadał, nie mieliśmy żadnego kontaktu. Ja tą walkę oglądałem, moi trenerzy oglądali tą walkę.
co, no ciężka walka, po zderzeniu głową, tak naprawdę nie wiem, jakby się potoczyła ta walka, gdyby nie to zderzenie głową, które ewidentnie było. Więc też ciężka taka walka do oceny, nie wiem, jakby Kamil zachował się, gdyby nie dostał z głowy, nie wiadomo, no nie wiadomo, jakby ta walka poszła. Do momentu zderzenia głową każdy widział, jak ta walka wyglądała, można wnioski swoje powyciągać. A może zdradzić, na ile podpisałeś walkę, kontrakt z KSW? No to chyba nie mogę zdradzić, ale na kilka walk.